To nie są drzwi, to jest brama. Bardzo wysoka, z jasnego drewna. I tak jak kiedyś już widziałem, ona jest jakby z dwóch części. Trzeba popchnąć, żeby przejść. A zamiast klamek są jakby takie wielkie, okrągłe, jak się kiedyś kołatało do bram ze złota, takie dwa okrągłe, duże. Piękna ta brama jest taka, ona tak błyszczy, jakby. To jest jakby jasne drewno opruszone złotem. I wiem, że tam już ktoś na mnie czeka po drugiej stronie. Musisz tam zapukać, żeby wyjść? Jakie masz odczucie? Ja muszę jakby położyć rękę na to. Ja jestem taki malutki. Patrząc na tą bramę, jestem taki mały w porównaniu, jakie to są olbrzymie przejście, ale jakby muszę dać swoją energię na nie nanieść, położyć rękę, żeby przypieczętować, że ja już tutaj jestem, żeby to się zaczęło dziać. Dobrze. To połóż twoją rękę. Chylają się powoli. I pierwsze, co uderzyło mnie w oczy, jasność, światło. Ale nie razi, tak jak tu słońce na ziemi, że nie możemy na to patrzeć. Jest to tak jasne. To jest przyjemne, ale tak jasne, że jest to nie do opisania. Światłość jest wszędzie w oku. Za tym, za tą bramą rozlewa się wszędzie w koło. Trzy postaci. Trzy postaci po drugiej stronie czekają. Czekają. Tak. Podejdź. Przywitamy się. Jest Vesius, jest Ariel, mój przewodnik. Witam serdecznie. Witajcie. Witają się. Vesius od razu mówi na początku. Tym razem przybyliśmy tylko, żeby przywitać się z wami. I Patryka już zostawiamy. Pokazaliśmy się tylko, że jest wszystko w porządku. Jestem ja i jest Ariel. Dalsza część, my jesteśmy, ale będzie już się odbywała bez naszego udziału na ten moment. Trzeci to Joshua. Zostawiamy go pod opieką. Witam cię serdecznie, Joshua. Witaj, Graciano. Dziękuję, że przybyłeś. Ojejku. Wiem, dlaczego przybyłeś. Chcemy wyjaśnić na pewno parę rzeczy. Dziękuję ci. Dziękuję ci, przyjaciel. Ale energia. Coś niesamowitego. W sercu energetycznym. Opisz. To bardziej jak kolorami zobaczyłem, odczułem to kolorami, złoto rozlało się we mnie. Takie pulsujące złote, jakby fajerwerki, jakby takie, tak się rozpryskało we mnie od środka tu na całe moje... Na całą moją energię, na całe moje istnienie, coś niesamowitego i olbrzymiego. Teraz przybliżyliśmy się do siebie tak całkiem i przytula mnie do siebie. Wita się ze mną, wita się z wszystkimi i wita się z tobą, Graciano, i mu odpowiada. Ja wiem, bo wszędzie jestem i słyszę.
i mieliście pragnienie, ty miałaś pragnienie, żebym przyszedł. Świat duchowy jest, jest dla was, słucha. Jestem tutaj teraz, żeby pomóc, odpowiedzieć, być z wami i poświęcić ten czas, nazywacie po ludzku ten czas, ten byt tutaj, żeby teraz, jajku, idzie wiadomość, momencik, i żeby tak szybko to wszystko teraz mi do głowy napływa. Spokojnie i proszę o zwolnienie informacji, zwalniają się, przyjmuję spokojnie. Jestem, zostanę, nie trzeba się spieszyć, będzie piękna podróż, Wezius i przewodnik potwierdzili, że wszystko jest w porządku. Dziękuję. Jest dobra opieka od samej góry, wszędzie widzę piękne złote światło. Zostaję pod opieką Joshua, on jest ze mną, jest, i teraz tak przychodzi, jestem do waszej dyspozycji, jestem tutaj. Dziękuję. Na razie, żeby się przyzwyczaić do tych wibracji, które są olbrzymie, zostaniemy tu na miejscu przez moment. Ale później przychodzi mi chyba, zostanę gdzieś wzięty, gdzieś zabrany, razem z Joshua mnie gdzieś weźmie. Ale teraz tak jakby chciał tu na miejscu odpowiadać na zadane pytania, jeśli takie są. Dobrze, mam parę pytań, Joshua, dlatego myślami łączyłam się z tobą. Jestem wdzięczna, że dotarło. Dotarło, od razu dotarło, Gracjano. To, co myślisz i twoje pragnienia, od razu są to odczytywane i od razu świat duchowy pracuje nad tym. Joshua, jest tyle mitów, tyle opowieści, jest wielkie zamieszanie, nieporozumienie. Pierwsze, tutaj na ziemi, w ziemskim, byłeś jako Jezus, twoje imię było Jezus. Joshua, czy to jest twoje tam imię, czy to jest tylko podane właśnie do porozumienia się? Już jest odpowiedź. Tak. Ja, jako energia boskiego źródła, ja jako energia uniwersum, nie mam nic wspólnego z nazwą Jezus Chrystus. Nic. Kompletnie nic. Jest to narzucone przez ciemną stronę, przez religię i jest to tutaj stworzone na ziemi dla potrzeb tak zwanego Kościoła. Oni mną się wyręczają, oni oszukują ludzi i używają mojej osoby, oczerniając mnie i fałszując to, co kiedyś się wydarzyło na potrzeby Kościoła, na potrzeby mieszania ludziom w głowach, aby jeszcze bardziej błądzili i nie mogli odnaleźć prawdziwej drogi. Ale nie jest to dla mnie przykre, ponieważ cała sytuacja jest bardzo przykra, ale jakby nie dotyczy mnie osobiście. Ponieważ mówiąc Jezus, Jezus Chrystus, do mnie to w ogóle nie dochodzi. To nie ma w sobie żadnej energii, to jest puste. Joshua jest podane dla was, dla osób, dla dusz, dla energii w ludzkich ciałach, rozwiniętych na tyle, które rozumieją, co oznacza to słowo, to imię. I kogo mu przywołują, wymawiając to imię. Otóż to ja. Ale Joshua zostało podane tutaj dla was, jak i inne energie
przychodząc, przedstawiają się ze światła, podając tak zwane nazwy, imiona, żeby wam było łatwiej komunikować się z nami. Tak i ja powiedziałem, że jestem Joshua dla was, dla rozwiniętych ludzi i energii na tym poziomie, żeby mogły mnie przywołać i żebyśmy mogli porozmawiać i połączyć się. Natomiast moje imię, żeby łatwo było wam to teraz zrozumieć, jest zupełnie inne. To jest tak, że my tam jakby nie potrzebujemy imion. I jest to zupełnie inny rodzaj bytu. Brać. Tak. I Joshua jest dla was, ale to Joshua to jest stąd, ze światła, bezpieczne i ode mnie. Dziękuję. Wytłumaczone. Teraz Joshua, odpowiedz proszę, są mity o, że Stwórca to jest Jahwe, że Jahwe to jest reptyl, że reptyl to tamto, siamto. Wytłumaczę. Kim jest to imię Jahwe? Przyszło mi takie coś. I tak samo ja, Joshua, mógłbym teraz zapytać was, ludzi. Odpowiedzcie mi na pytanie, bo jestem bardzo ciekaw. Kim jest Jahwe? Bo ja nie wiem. Stworzyliście go sami, jak i wiele innych, Bożka, już dosadnie bzdur powiedział, bo aż jest lekko wzbudzony, poruszony tym wszystkim, bo już nie tylko tyle o to chodzi, ale o dużo więcej bzdur, steków, kłamstw, do czego ludzie są zdolni i co potrafią zrobić, żeby stworzyć brudne, brzydkie i niskie energie. Żeby tylko zabrudzić i żeby tylko jeszcze więcej ludziom stworzyć w głowach mętliku, zaplątania i niepotrzebnych sytuacji. Kim jest Jahwe? Co oznacza słowo Jahwe? Kto to stworzył? Tak jak inne religie, tak jak inne nazwy, tak jak wszystkie bożki w starożytnym Egipcie i w każdych innych kulturach świata, od starożytności, od stworzenia świata idzie to za wami. Idzie do dnia dzisiejszego i ciągnie się to za wami jak ogon, ponieważ większość tego chce. Większość bije temu pokłony, większość słucha, chłonie i sama się staje częścią tego. W co wierzycie, tym się stajecie. A wszystko jest to przyziemne, jest to kompletną, jedną, wielką nieprawdą. Jest Stwórca. Nazwijcie Go Ojcem. Nazwijcie Go Wysokim Bytem. Nazwijcie Go Energią. Nazwijcie Go Stworzycielem Uniwersum, jak chcecie. I to jest ta energia. To jest ta energia i nie jest to jejku, widzicie, jak siedzi dziadek z wielką siwą brodą na tronie z berłem i patrzy z wielkiego fotela na całą kulę ziemską i straszy, oj ty, co tyś zrobił, ja ci dam karę. To jest wasze wielu większości, to jest wasz pryzmat postrzegania, tak? Bogobojni, Bóg jest straszny, Bóg wam da karę, bo jesteście niedobrzy. Ojej. Powiem tak. Tak daleko to wszystko już zaszło. I w tym momencie już teraz jesteście, że ci dostąpią, którzy są na to otwarci. Ci, którzy potrafią zrozumieć, co oznacza słowo Joshua, co oznacza słowo Stwórca, Ojciec, jakie to są energie i co przynoszą, i czy potraficie się z nimi połączyć. Ci dostąpią i ci będą dalej rozwijani i będą szli na wyższe poziomy. Natomiast większość, i to jest przykre,
zdecyduje się doświadczać na tych poziomach, na których chce zostać. Ugrzęźli i jest im tam dobrze. I tak to należy zostawić. Ale dobre w tym wszystkim jest to, i to już było mówione, że zawsze, zawsze jest droga na wyższe poziomy. Nikt nie każe im zostać tam na wieczność. To oni po prostu potrzebują czasu, aby zrozumieć. Czasem będzie to trwało. Przykład w nawiasie na was ziemski. Jedna energia, jedna dusza będzie potrzebowała 50 lat, a inna 2000. To już wszystko zależy indywidualnie od duszy, od energii, czego chce, co chce osiągnąć i w jakich energiach chce doświadczać. No, z ciebie Joshua też już zrobili króla Polski. Tak, tak. Królem Polski. Tak, tak. Nie tylko w Polsce, ale... Ojejku, te pomniki, te modlenie się, klękanie do tych bożków, do tych Maryi, do tych Jezusów, to jest tak niska energia, to jest tak przykre, to jest zupełnie do niczego, ale absolutnie do niczego niepotrzebne. Wręcz bardziej w tym bije więcej zła jak niczego, bo nie można powiedzieć dobroci, dobroci w tym nie ma żadnych. Ale więcej jest niskich energii zła, niż żeby to miało nic nie robić, żeby to było nic. Dlatego jest to wznoszone, pieniądze na to wydawane, pokłony odbijane i kwiaty, i piosenki śpiewane, jakieś głupoty. No właśnie po to, żeby jeszcze się ratują, przytrzymać ten ziemski Kościół, tą religię, żeby jeszcze tych ludzi bardziej omamić, żeby jeszcze im nakręcić i namieszać w głowach. Ale tak jak ja mówię, dla mnie, jako Joshua, to nie ja tam na tych pomnikach jestem, nic nie ma to wspólnego ze mną. Ale patrząc na to, widząc to, co się dzieje u was na ziemi, jest to przykre. Dobra wiadomość jest tylko taka, że potwierdzić mogę w tej chwili słowa Stwórcy. W tym momencie to już się dzieje i jest to początek upadku. Tak przyszło. Końcówka. Joshua, chciałam dopytać, niektóre religie, bo religie no niektórzy uważają ciebie za Boga. Że ty jesteś tym Bogiem. I tak samo znowu zadam ja pytanie od siebie. Ludzie tu na ziemi, odpowiedzcie mi na pytanie, co dla was znaczy Bóg i kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Kto to jest? Ja jestem częścią energii Stwórcy. Pochodzę od Najwyższego. Stwórca, czy jak go nazywacie? Czy jesteś jedynym synem, jak mówią tam, tłumaczą w religię? Ja nie jestem synem. Ja jestem częścią pochodzącą od Stwórcy. Od najwyższej energii, która podejmuje najwyższe decyzje w uniwersum. Jestem jego częścią, bo Stwórca nie jest to jedna osoba, jedna dusza, jedna energia, tylko Stwórca to jest źródło olbrzymiej energii, na którą składają się inne energie. Ja jestem jedną częścią tych energii. Poczekaj teraz. Jestem częścią energii źródła. Czy takich energii jak ty jest więcej? Czy byłeś jako tą główną, pierwszą energią? Nie jestem główną, pierwszą energią. Tych energii jest dużo więcej. Zespalamy się w jedną całość i tworzymy źródło. Piękny. Oczekują twojego zejścia ponownie.
On teraz się uśmiechnął. To jest tak jakby... On ma też poczucie humoru, to jest żartem z... On mówi tak, no nie wybieram się. Zostań tam, gdzie jesteś. Nie mam ochoty. Zostań tam, gdzie jesteś, Joshua. Bynajmniej mówi, nie. Mówi, słuchajcie, nie wybieram się naprawdę. Co te wszystkie tam wierutne bzdury, co te księgi tam mówią i to, co zostało na potrzeby tam spisane i ktoś na tym zrobił pieniądze i miał korzyści majątkowe i inne. To wszystko to jest bardzo przyziemne i ja mi bynajmniej o tym nic nie wiadomo, że ja będę schodził drugi raz na ziemię, bo wszystko już się czyści, już jest na takim etapie, że ja jestem tam, gdzie potrzebny i nie wybieram się tam do was. Bo byłeś już raz. Ja już byłem i wystarczy. Joshua, ile konkretnie, bo cały czas jest sklepane, że 2000 lat temu, lata lecą, ale te 2000 cały czas jest powtarzane. Tak? Ile lat ziemskich temu twoja energia weszła tam w tego chłopaka? Bo to już to wiemy. Czy to była wymiana dusz zaplanowana? Pomyśl, ja muszę teraz wrócić w tamte czasy, bo mi się pokazuje. Tak. Bo my, to jest coś połączone, bo my jakby byliśmy na tej jednej przestrzeni cały czas. Żebym ja się mógł przyzwyczaić. Mhm. Ciepło mi bardzo. Ale teraz... Użycie informacja. Bierej. Wy wcale nie żyjecie w roku, jaki jest teraz dla was przedstawiony na Ziemi. To jest wiadomo. Żadne to 2017. Mhm. Ale żeby... Nie ma co już teraz, kiedy wszystko jest przy końcu, teraz odwracać, bo absolutnie nie ma w tym żadnego celu. Zostanie tak, jak jest. Czasy to były dużo bardziej zamierzchłe niż 2000 lat temu. Dużo wcześniej to się stało. To nie było 2000 lat temu. Poza tym wszystko, co słyszeliście, raz, że miał 30 lat, raz 33, raz miał żonę, raz miał dzieci, raz był sam. Ojejku, mi się teraz pokazuje jakby jedna na drugą sytuacja się nakłada, tego przychodzi dziesiątki. To jest tak jakby każda opowieść innego końca świata i po prostu ile tam jest, nie wiem, państw na świecie, tyle jest po prostu wiary w te różne jakby te historie, legendy. Ludzie sobie sami dopowiadają, bo to uwielbiają, wymyślają, temu pokłony biją i to jest takie plastikowe wszystko. To teraz ty powiedz. Ile lat przebywałeś na ziemi? Ziemskich ziemi. Mi przyszło, że to, co przychodzi teraz, to jest... I on mi mówi, nie bój się tego powiedzieć. Nie bój się tego powiedzieć. Ale ja się nie boję tego powiedzieć, bo ja czuję, że przeze mnie przepływa to, co on chce przekazać, tak. A ja tylko jestem odbiornikiem, ja to mówię. Ja naprawdę zostałem zamordowany przez złych ludzi na ziemi i naprawdę zawisłem na krzyżu. Oni mnie naprawdę zabili. Ja przyszedłem w celu
zesłany jako energia od Twórcy, ja się na to zgodziłem, na ten byt, żeby wejść w ludzkie ciało. Ja chciałem tą sytuację na Ziemi tutaj naprawić, poprawiać, szerzyć tę miłość z boskiego źródła. Ja byłem u góry ostrzeżony, że to jest bardzo, bardzo przykre i wielkie doświadczenie. Ojciec mi mówił, ale ja mimo wszystko tak byłem zaparty, tak bardzo kochałem tę planetę, ludzi, że tak chciałem pomóc samym sobom. Wszystko jest tak ciężkie do ogarnięcia dla was, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo niby mówię, Stwórca jak syn z ojcem, a ja jestem częścią Stwórcy, ale tak to właśnie się odbywa. Ja nie umiem tego w ludzki język ubrać. To jest jakby jedna energia, która rozdziela. To jest tak jakby w tobie była druga osoba i macie jeden mózg, który decyduje o tym, że dobrze, ja się oddzielam, część mnie i idę doświadczać się indziej na tej zasadzie. To tak jakby Stwórca powiedział sam do siebie. To ja teraz kawałek swojej części biorę. Joshua, niech to będzie dla ludzkości powiedziane, ta część energii. I ja pójdę doświadczać i ja wrócę tutaj z powrotem, ale próbuję uratować i zobaczymy, co ludzie będą, czy będą gotowi. Ale ludzie, to poszło tak jakby w innym kierunku, bo oni, tam była nienawiść, tam była złość, oni nie rozumieli, a ja im tego nie mam za złe. Ja wybaczyłem, oni, ja byłem zamordowany, bardzo cierpiałem. Ale ile lat byłeś? No, mi przyszło, że to był młody mężczyzna. Mi tutaj przychodzi cały czas 31. 31? Tak widzę. Mhm. Mniej więcej tak. Teraz w rzeczywistości, jak wygląda w tamtych czasach z partnerką, z dziećmi, wytłumacz to. Ale też. Ja nawet nie zdążyłem. Ja, mimo że ja przyszedłem na ziemię jako normalny, później już jako 20-paroletni chłopak, mężczyzna, ja miałem zamierzenia i swoje odczucia jako mężczyzna w ludzkim ciele i swoje potrzeby, ale nie zdążyłem założyć rodziny. Nie miałem nic, co pozostawiłem po sobie tutaj na ziemi. Tak, podobno ja wiem, potomków. Co chcesz powiedzieć. Ja wiem, jakie były regresje. I ja wiem, co ludzie mówili, co mówią i co mówić będą. I to mówią od setek lat. I tak jak powiedziałem, i wrócę do tego, tak jak każdy odczuwał, tak jak każdy miał przekazywane informacje, nie wiadomo z jakich źródeł, tak mówili. Miał syna, miał córkę, miał dwie córki, miał żonę, miał Magdalenę. Magdalena skąd te była informacje apostel... właśnie? Co się podczepiało? Ojejku, mieszanie, cienki i mieszanie, żeby tylko zbić z tropu, żeby prawda nie mogła... Ale w trakcie właśnie regresji, co to za informacje się przedostają? Skąd? Te dusze, które są... Ojej, idzie... Które są poddane hipnozie. Czasami, nie będąc na odpowiednim pułapie, na odpowiednim poziomie, nie dostaną tak jakby... Ojejku, jak to mi przyszło ochrony Stwórcy. Mhm. Takiej jakby, nie wiem, takiego zamkniętego kręgu, bańki, nie wiem, że to jest bezpieczne. To jest jakby taka świetlista, cienka aura. Jeżeli te dusze nie... Jak to? On to mówi, nie... Nie mają tej ochrony. On chce teraz jakby źle nie zrozumieć, nie uwłaczając, nie robiąc przykrości nikomu, nie mówiąc nic złego. Ale jeżeli takie osoby nie są po prostu gotowe, czy nie są na takim poziomie, żeby tak ważne informacje przekazywać, one będą sprowadzone natychmiast, automatycznie nakierowane na mówienie bzdur. Ale one nic za to nie mogą, bo będą mówiły i klepały to, w jakim korytarzu się znajdą i to, co nakazuje im ta energia mówić. To przechodzi przez nich, ale nie jest to prawdziwe. Czy to jest poprzez moją nieostrożność, czy ja nie sprawdzę? To nie ma nic wspólnego z tobą. Ty robisz wszystko tak, jak masz robić.
tutaj energie idą, bo te osoby, które poddają się hipnozie, one jakby same nakierowują siebie na ten stan rzeczy, na tą energię, która tylko czeka, żeby natychmiast już ładować informacje nieprawdziwe, żeby to przekazywali. Mhm. Oni czekają, oni są i oni tylko, to jest dla nich doskonała okazja, żeby zacząć mówić przez ludzi bzdury, żeby jeszcze bardziej, dlatego stąd macie te wszystkie w internecie teraz, te wszyscy coś nazywają się samozwańczy, jeden z drugim jest, prawda, on ulecza choroby, a ten w ogóle jest tam cudowny, a on zna tutaj na to i na to, jak to uleczyć, a jeden jest jasnowidzem, a drugi tamten. Skąd są te wszystkie informacje? I ilu ich jest, tylu mówi inną wersję. Podłączani pod inne. Oczywiście, i to tak dobrze, podłączani w te energie. To jest zwodzenie. To jest zwodzenie. Informacje. Lepiej tego nie mogłaś nazwać. To jest zwodzenie i to jest właśnie psucie, tak jak i u ciebie też mają to za zadanie. Był jeden i był drugi. Jedna powiedziała, Jezus miał dzieci, drugi powiedział, Jezus tak i tak zmarł, albo miał 60 lat, czy 90, dalej żył na ziemi, trzeci powiedział coś innego. I teraz ludzie mogliby zacząć ciebie pytać, tak, a czemu tak, a czemu tak, a coś tu się dzieje w centrum Harma, a coś jest nie tak, to jest właśnie po to Gracjana. To jest po to i oni się na to cieszą, że jest jeden temat poruszany i 10 różnych odpowiedzi i już jest atak. O to chodzi w tym. Trzeba poznać, co jest prawdą i skąd pochodzą i skąd przerywają się bezpieczne informacje. A odpowiedź skąd, ja już mówię. Ten, który jest na tyle wysoko rozwinięty, ma odpowiedź w sobie. Nie ma prostszej odpowiedzi na to, proszę bardzo. Poczujecie, macie w sobie kryształy i piękne energie od Ojca prosto. Nie po to, żeby to w was było, tylko po to, żeby z tego korzystać. Oglądajcie, bo wszystko jest dla ludzi. Ale jak oglądacie i słuchacie, czasem prawdy, czasem steku bzdur, zapytajcie samych siebie, połóżcie rękę na sercu energetycznym i zapytajcie samych siebie, bo tam jest odpowiedź. Umiejcie słuchać siebie. Czy to prawda, czy nieprawda? Poczujecie energię i odpowiedź. Dziękuję i za to wytłumaczenie. Dobrze. I Joshua, to jeszcze powrócimy, bo to są lata nieprawdziwe, w jakich żyjemy, jakie są podawane. Przekaż prawdziwą datę dzisiejszych czasów, w których tu i teraz jesteśmy. Czy ta data jest od zaistnienia istoty cielesnej na Ziemi, czy jak jest liczona tam do góry? Ten wiek, czy to od powstania właśnie planety, czy od zasiedlenia? Nie. Zasiedlenie planety, czyli znowu można powiedzieć kolejny początek początków, to są czasy tak odległe, że na ludzkie będzie wam ciężko to pojąć matematycznie. Dobrze. Ale to, co mi przyszło od razu, ja nie wymyślam, ja przekazuję. To, co mi przekazał, to mówi, że faktycznie jest to liczone od momentu mniej więcej tej ery, wtedy zaczęło się z tym chrześcijaństwem, z tym kościołem, oni wymyślili tą datę. Ojej. Ale on sam powiedział, że zszedł na ziemię około 3000 lat temu. Około 3000, mi tu się pokazuje 320 jakoś tak, ale nie 2017, jakby jeszcze nawet 1000 więcej, 1000 hakiem.
Pokazuje mi się na pewno, czy, że teraz normalnie, realnie, jak on zszedł w ciało tu na ziemię, to było około 3000 lat temu już. Ale potem Kościół potrzebował czasu, żeby wymyślić plan, że można byłoby się podszyć pod tą sytuację, która nastąpiła, że można by Jezusa Chrystusa w to ubrać, co się stało, że On umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I to trwało, to był proces, setki lat, zanim oni się obudzili, zanim zaczęło im tam w głowach świtać, pisać te księgi. I oni sobie potem, jak już byli na to gotowi, to sobie już zaczęli liczyć od zera, że teraz zaczyna się nowa era i już, i dlatego macie te 2,17 teraz. Dobrze. Joshua, czy tu z tego miejsca, czy jeszcze ten, czy Patryk coś miał dalej przekazywać tam gdzie z innego miejsca, czy ciągle z tego samego? Ja go chciałem zabrać ze sobą na krótką podróż. Dobrze. To zabierz teraz. Chodź. Patryk? Gdzie się poruszacie? My lecimy, ale to tak jakby tak krótko trwało, myśmy się jakoś tak, jak on powiedział chodź, to myśmy jakby już zakończali podróż, tak jakby to się czasem... Przeskok taki. Dobrze. Że jeszcze jestem w trakcie, ale już do celu. Po drodze mijasz? Ja nic nie mijam, bo ja już tutaj jestem. Się zbliżamy do jakiejś planety, jakiegoś ciała niebieskiego. Dobrze. Ja nic nie mijałem, bo to był właśnie ten przeskok. On powiedział chodź i myśmy się już zaczęli zbliżać do jakiejś planety w innej części uniwersum. Opisz tą planetę. Ona jakby taka... Nie wiem, te kolory takie mi przyszło czerwone. Pomarańcz, róż, takie... Ciepłe. Zobacz, mówi. Zaraz będziemy. Ale ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. On mówi spokojnie. Przecież ze mną jesteś, ja go widzę w tych białych szatach. Super. Opisz go. Teraz możesz opisać, widzisz. No. Dokładnie. Ojej, ta twarz taka złota, ta energia. I teraz zobacz, czy jest... Na tych obrazach znasz jako Patryk obrazy, czy mają podobieństwo? No znam, ale on jest dużo piękniejszy, młodszy i tak tylko trochę podobny. Nie wygląda tak jak na tych obrazach zupełnie. On mówi nawet teraz, ja bym sobie nawet na to nie pozwolił, żeby tak samo mnie malował. I się śmieje. Uśmiechnij się też, o. Mój piesek też się śmieje. No. Wiesz co, mi przyszło teraz, że my będziemy się witać z jakimś inną cywilizacją. Ciekawa już jest. Wita Joshua. Tu do mnie przyszło Joshua, bo oni tam po swojemu. Ale mnie to przyszło jakby tak... Bo to jest... Ty odbierasz właśnie... Że się z nim witają. Ojej, ale się cieszymy, nie było cię... przez jakiś czas, ale się cieszymy, że przybyłeś w gości. Ojejku, jejku, ale super. Opisz. To jest niewysokie. Niewysokie. Niskie istoty. No, takie jak połowa ludzi. O, połowa człowieka. Srebrne. Ale tak jakby półfizyczne. Opisz tą okolicę tam, gdzie jesteście. Ja już wiem. Dobrze. Mów. Ojej, to ma połączenie z tym, co wczoraj się wydarzyło późnym wieczorem. To tak, oni to by. Uff, już.
jesteśmy... Joshua przybył tutaj, żeby nam powiedzieć, że w tym momencie, w którym jesteśmy na ziemi, to naprawdę już nabrało takiego tempa, że przechodzimy. Ja się z wami witam. Witaj, Gracjano. I to my jesteśmy z dalekiej, dlatego był ten przeskok tak szybki. Nie każdy może tu dotrzeć, a potężna energia Joshua sprawiła, że Patryk mógł być wzięty, bo to ogromnie daleka podróż jest. I to my jesteśmy odpowiedzialni, dostaliśmy zadanie od Stwórcy, żeby teraz w tym czasie, jakim dostępuje Ziemia, być i pilnować was, i będziemy, kto chce i kto może, i kto jest na to otwarty, będzie nas widział. I my przylatujemy, żeby chronić i doglądać, czy wszystko idzie w porządku i czy nie ma jakichś przełapań i niepotrzebnych sytuacji. Mhm. My tego doglądamy, my tego pilnujemy. Przede wszystkim przyszło mi tutaj też góry i kryształy. Wszystko jest notowane i wszystko jest przez nas, jest nas dużo. I my jesteśmy teraz jakby taką, można powiedzieć, na ten moment wysłaną na ziemię dodatkową gwardią, która ma za zadanie pilnować tego względnego spokoju, żeby wszystko, co się dzieje i rozpocznie, przeszło bez żadnych szkód, problemów i bez żadnych dodatkowych niespodzianek. Tak mi przyszło. Joshua jest, ale on teraz jakby tak troszeczkę, tak jakbyśmy teraz, tak jakbym ja teraz rozmawiał z przedstawicielem tej generacji, tej cywilizacji na tej planecie. Tak. Oni jakby tacy półfizyczni. Mhm. Poruszacie się pojazdami kosmicznymi? Tak, poruszamy się pojazdami. Te pojazdy są bardzo specjalne, bo tak jak mówię, jest to taka odległość, jest to tak daleko, że my musimy się przemieszczać w momencie do was na planetę Ziemię. Czy jesteście w stanie robić przeskoki, takie załamanie czasu? Oczywiście, bo bez tego byłoby ciężko się do was dostać. Patryk w tej chwili jest na tak odległej części uniwersum, że na wasz ludzki rozum, nie obrażając nikogo, po prostu chcę wytłumaczyć, jest to nie do ogarnięcia. Nawet jakbyście sobie pomyśleli, jak olbrzymi i bezkresny jest uniwersum, on jest teraz zabrany w taką część, że to jest nie do pojęcia, jak to jest daleko. Mhm. Dlatego był z Joshua zrobiony ten przeskok, że w momencie się znaleźli, bo inaczej trwałoby to i trwało na wasz ludzki nie wiadomo ile dni, by dalej, śmieje się, leżał na tej hipnozie. To ten skok z powrotem też ma trwać chwilę. Oj, tak będzie. Tu jest wszystko kontrolowane. O nic się nie martwcie. Jest pod dobrą opieką, pod najlepszą, jaką można. Joshua go zabierze z powrotem i będzie trwał ułamek sekundy. Dobrze. To wszystko jest u was czas. Ułamek sekundy, minuta, rok. A tutaj to wszystko można, to kierowane jest myślami. To wszystko można w momencie osiągnąć. W każdym miejscu się znaleźć. Mhm. Są specjalne tunele czasoprzestrzenne. To trwa, to jest tak technologicznie skonstruowane, że ojej, to jest ułamek sekundy i po prostu znajdujesz się w ogóle w niepojętnych przestrzeniach. To muchę zabierzcie stąd. Przeszkadza. Jak przeszkadza, to nie będzie wzięta na nową matrycę, powiedział. Właśnie, niech zostanie na starej matrycy. Owady też są bardzo potrzebne, wiecie. Dobrze. No jak są na dworze, to mają miejsce, ale lubią człowieka. Ale ona może lubi hipnozę. Żartują ze mną dzisiaj. No. Taki wesołek też ten kapitan tam od tej cywilizacji. On mówi, a dlaczego miałbym być poważny, nie śmiać się czy nie żartować z wami, kiedy wy jesteście przyjaźni i ja jestem od tego z moimi ludźmi, żeby was doglądać i pilnować. Dlaczego sobie nie zażartować? Świat duchowy również sobie żartuje, jest to zdrowe, tak jak i wy lubicie na ziemi. Właśnie. Czy jesteście, wasza cywilizacja
jest właśnie tylko do planety Ziemia przeznaczona? Czy macie też takie... My mamy różne wypady. Zadania. Mamy wypady, mamy różne zadania. Mhm. My potrafimy się, jak to powiedzieć, mater de materia. Potrafimy być energią, potrafimy być fizyczni. Ale nie potrafimy być fizyczni do końca tak jak wy. Można to nazwać pół fizyczno, pół duchowe, pół energetyczne. Możemy przybierać, dostosowując się do tam energii, gdzie jesteśmy wysyłani, możemy się podporządkować wyglądem, ciałem, energią, żeby było nam łatwiej. Jest kilkanaście w tej chwili takich miejsc na uniwersum, gdzie dostaliśmy, można tak powiedzieć, na wasz ludzki zlecenie, żeby tam posprzątać, zaopiekować się, przypilnować, czy dać bezpieczeństwo, jakby takie dodatkowe, pokojowe wojsko. Jak tam, gdzie jest coś się dzieje, są jakieś sytuacje, to my po prostu dajemy na to jakby energię i kontrolujemy, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Wtedy my musimy zdać raport do Stwórcy. Tak samo jak u was na Ziemi. Musimy wszystkiego doglądnąć i wszystkiego pilnować i jesteśmy tutaj u was tylko i wyłącznie w pokojowym celu. Dziękujemy za to. A wierzcie jeszcze jedną ważną informację. Teraz mi napłynęło. Dobrze. Od tego kapitana, bo dostał przyzwolenie, żeby powiedzieć. Dobrze. Chciał to powiedzieć, ale teraz dopiero przyszło przyzwolenie. Powiedział. Żeby ludzkość wiedziała, mogę to powiedzieć. Jeżeli nasza cywilizacja znalazła się już na Ziemi, już jesteśmy i kontrolujemy, wiedzcie o tym, że oznacza to, że przechodzicie na nowe. To, że my się pokazujemy, oznacza rozpoczęcie nowego. I czy mają ludzie jakieś problemy, chodzi o ciało, czy oznaki na ciele cielesnym, czy jakieś zawirowania, czy jakieś osłabienie, boleści, czy coś jest to z tym związane, czy nie? Chodzi o... To zależy od stopnia rozwoju. Rozwoju w takim sensie rozwoju energii duszy. Energia duszy, to jest tak, energia duszy jest na pewnym poziomie. I im ona ma tych informacji więcej, jest gotowa i jest na wyższym poziomie, tym bardziej jest to połączone z ciałem fizycznym, które będzie to odbierało. Skoki ciśnienia, zawroty głowy, bóle kości ogólne, kręgosłupa, osłabienie, bóle głowy, migrena, puls. Przez krótki okres czasu teraz na Ziemi wysokie istoty, dobrze rozwinięte energie, dusze będą odczuwały tak to w ciałach, ciało fizyczne to odczuwa. Jest to spowodowane naciągnięciem, ja to już tak po ludzku, na tą, można powiedzieć, starą historię, za rozpoczęcie naciągnięcia, rozpoczęcie rozkładania nowego początku, nowej matrycy, nowej gęstości. I jest to właśnie spowodowane tym, że ciało fizyczne od wysoko rozwiniętych energii. Reaguje tak. Tak, reaguje, ponieważ oni są bardziej... chodzi o tą delikatność. Oni są bardziej przeczuleni na takie... te energie, które na siebie nachodzą. To jest tak jak burza, zimne powietrze z ciepłym i jest uderzenie pioruna. To tak samo można przyrównać, żebyście zrozumieli, ta powłoka, na której jesteście z tą nową,
da takie energie, że w ciało fizyczne tak, a nie inaczej to odczuje. Ale jest on połączony z energią duszy i tylko ta, która jest na tym poziomie rozwinięta, żeby mieć te informacje w sobie, odczuje to. Dobrze. To ja ciebie się, kapitanie, chciałam jeszcze zapytać, bo macie tutaj już wgląd na to ziemskie, wszystko co się dzieje. Wiecie o tych rozsypach z samolotów i no, chcą ochłodzić. Okłamali ludzkość, elity okłamały, że idzie ocieplenie, a wychodzi na to, że oni chcą ochłodzić, oziębić ziemię, zamrozić. Dostanę odpowiedź. Ja wiem, o czym mówisz doskonale, bo jesteśmy tam teraz w tym i wiemy, co się święci, co mają w zamierzeniach, ale oni nie zdążą. Oni... Dlaczego to ten plan jest zamrożenia ziemi? Żeby ci, którzy uwielbiają telewizję, uwielbiają sensacje, żyją to, w tej energii i uwielbiają żyć w nieprawdzie, boją się dojścia do prawdy i siedzą w tym i będą w tym siedzieć, oni po prostu zostaną na tym poziomie i oni uwielbiają wiedzieć, tak jak w szkołach dzieciom tłuczą, że przyjdzie znowu epoka lodowcowa, znowu wszystko zamarznie. Ale to jest w planie elity. To jest w planie, bo oni... Dlaczego? Żeby zrobić więcej pieniędzy. No ale oni sami też na tym... Czy są, to są bezmózgowcy? To są bezmózgowcy. Oni są już tak zawikłani ilością fizycznych dóbr i pieniędzy, że oni nie potrafią już używać tego, co jest nazwane mózgiem w waszym fizycznym ciele, bo oni już są zatraceni. To są biedne energie, które doświadczają w ciałach fizycznych i oni już z tej całej głupoty, w której się zaplątali, już nie wiedzą, co po prostu robić. Nudzi im się. Pieniędzy mają w bród. Uważają, że wykupili się od śmierci, są bezśmiertelni, wszystko mogący, wszystko mogą i wszędzie mogą być i nic się nie stanie, są nietykalni. Ale śmieszne to jest bardzo i bardzo smutne. Mi przyszła teraz myśl, czy dlatego tam próbują się dostać do tej rośliny, która jest ukryta na południowym biegunie? Wielu z nich zgrzyta zębami i jakby mogło, to by już pogryzło chyba nawet, nie wiem, jakieś metalowe konstrukcje ze złości, że się nie mogą tam dostać. Oby się bo nie... są jakieś przecieki, oni wiedzą, że gdzieś tam dzwoni, ale nie wiedzą gdzie. Nie dostaną się. Tyle co mogą, to tylko próbować i chcieć, ale są na to tak nałożone energie odgórnie, że wy... Wiedząc to, możecie tylko założyć ręce i się śmiać. Teraz jeszcze mam następne pytanie. Istnieje, nie wiem gdzie, bo to jest informacja taka powierzchowna. Istnieje, nazywa się jakiś czarny olej. Czarny olej, który ma wysoką inteligencję i po prostu już są opisane przypadki, że kto ma kontakt z tym czarnym olejem, potrafi ten olej zabić człowieka, wyzdrowić człowieka. O co tutaj chodzi? Czy macie te informacje? Mi przyszło pierwsze co, że niech to będzie nazwane tak, jak nazywasz. Niech to będzie nazwane tak, jak teraz to powiedziałaś. Taka ciemna, czarna ciecz. Tak to nazywają to. Jest to roślinne. Jest to jakby... Jest to płyn w płynnym stanie to jest. Jakaś inteligencja i to, czy macie informacje? To jest... Mi przyszło ostrzeżenie, że to jest niebezpieczne.
Tak samo jak to może pomóc, tak samo może w momencie zaszkodzić. Dobrze. Skąd się to wzięło? I do czego ma służyć? Nieznane pochodzenie. To nie było tu od początku na ziemi. To nie było wam dane ludziom. To przyszło dopiero później. Kto dostarczył? Inna cywilizacja. W dobrym czy w złym? Neutralna. Jeśli będziesz mądry, będziesz miał wiedzę w sobie i będziesz chciał pomóc, będąc w posiadaniu tego, pomożesz, ale tym samym możesz tak samo zaszkodzić. Mnie nawet przyszło teraz, że na nowej gęstości jakby odpowiednik tego będzie naturalnie nam towarzyszył od samego początku. W jakim celu? Harmonii. To będzie jakby część bytu od początku, ale nikt nie będzie miał potrzeby się tym interesować, to po prostu będzie. Ja nie wiem, czy to znowu będzie już przygotowane. Ja nie mam takiej informacji tak głęboko do przodu, czy to na kiedyś prawdopodobnie, na kiedyś będzie może przydatne, ale teraz nie będzie się tym w ogóle nikt interesował. To po prostu będzie w harmonii z innymi bytami. Mhm. Tak, takie mi przychodzą. Teraz chciałam zapytać Cię, Joshua. Jestem. Cały czas jestem. I tego kapitana. Oj, bardzo wysoko powiedziane tam kapitan, on taki niski mówi, jestem, zobacz jaki Joshua wysoko, to taki żartowny. Ale mówi, nigdy nie wymyśliłem sobie imienia, więc już teraz nie będę się zastanawiał, dobrze, niech tak zostanie, kapitan. Jestem dumny. Dobrze. To teraz ja chciałam zapytać, jest mowa o bytach zmiennych, czy jak to się nazywa? Że istoty zmienne istoty, że potrafią się zmieniać, czy istnieją tu na Ziemi? Istoty zmienne? Tak. W tej chwili tu na Ziemi? Tak. A mi przyszło, że jakaś taka jedna cywilizacja osiedliła się tutaj i im dobrze i nie chcą stąd iść. Gdzie? I oni potrafią przemienić swoje fizyczne ciała. Gdzie one zamieszkują? Oni mało tego fizyczne, oni potrafią się zdematerializować, potrafią zniknąć, zamienić się po prostu w energię. Gdzie zamieszkują? Oni są rozsypani, bo to jest tak, że to jest wysoko inteligentna cywilizacja i tam, gdzie trzeba, tam się pokazują. Ale są pod ziemią, czy gdzie one żyją, czy w innej gestości? No ja tutaj zobaczyłem jakieś wnętrza między skałami, jakieś otwory takie pod ziemią nisko. Czy one są niebezpieczne dla człowieka? Aj, one bardziej wyglądem mogą wystraszyć i znowu namieszać, niż więcej zrobić. Nie potrafią za wiele zrobić i nie mają tu raczej żadnego celu, żeby coś popsuć, tylko one tak tutaj się zaaklimatyzowały i dobrze im jest, bo mają dobrą zabawę z tego, jak czasem się pokażą i wystraszą albo namieszają ludziom w głowach. Dobrze, bo wiedzą, że oni nie należą stąd i oni sobie... to jest takie, że a wystraszę cię, ale nic więcej nie mogę. Są. Pytam się teraz no dużo jest o reptylianach. Kim są reptylianie? Czy to jest jeden tylko gatunek, czy wiele, czy wszystkie reptylianie to są w jednej miejsce, gdzie jest zło? Nie, ja zobaczyłem teraz inne gatunki. Ja zobaczyłem mniejsze, większe, szare, czarne, gadziny takie. Mi tutaj jest powiązanie starożytność, tam najwięcej o starożytność poszło, najwięcej oni tutaj zeszli na ziemię w tamtych czasach, chcieli przejąć, chcieli rządzić tutaj, podobała im się ta planeta
A to ci źli, jaszczury wstrętne i to jest daleka cywilizacja, bardzo dobrze technologicznie rozwinięta. W sensie takim, że oni, jak to powiedzieć, oni potrafią bardzo dobrze komunikować się między sobą telepatycznie. Dobrze rozwinięci pod względem, jak to słowo? Ojej. Technicznie? No, technologicznie, o tak. Mhm. Czy to jest tylko jedna szczególna rasa? Czy jest wiele ras podobnych do... Jest ich dużo, jest ich podobnych. Większość z nich nie ma nic wspólnego z Ziemią. Jedna jest mniejsza, ja widzę. Taka mniej groźna, nawet bym powiedział neutralna. Ale jedne te wstrętne gadziny tutaj, to takie obleśne, takie to jakieś smokowate jakieś, ani to dinozaur, ani to jakiś jaszczur. Czarne takie te ślepia, fuj. Kto ich stworzył te ciała? To jest ciemne od stóp do głów. To jest nieautentyczne, to nie jest, to nie pochodzi od źródła, to zostało jakby stworzone jeszcze tam u ciemnych, bo to są jakby takie, ach, ja nie wiem, roboty mi przychodzi, takie jakieś energie, które są złośliwe i stworzone tylko do tych celów, żeby psuć i niszczyć. Nienawiść to jest słowo, które kochają. Mhm. Czy jest takich dużo złych cywilizacji w uniwersum? Nie, już coraz mniej. Nie mówię, że było ich nie wiadomo jak dużo, ale było ich kiedyś więcej. Na ten moment, na ten czas, na który rozmawiamy w tej chwili, jest ich coraz mniej, ale są. Dobrze, czy są? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mówię, pytam się o człowieku, o ciele, o człowieku. Jest człowiek. Czy jest możliwe, żeby się zmieniał człowiek w reptila? Tak, jakieś tam chodzą jakieś takie różne informacje i dlatego się pytam, bo jestem ciekawa. Zmiennokształtny, o. Nie ma takiej możliwości. Czy prawdą jest, że właśnie... Człowiek jest człowiekiem i jest stworzony. Energia schodzi w ciało człowieka i pozostaje człowiekiem do odejścia. Ciało umiera, energia odchodzi. Nie ma czegoś takiego, że za życia fizycznego ciała tu na Ziemi on się staje jaszczurem. Co za... Kto wymyślił? Bo chodzą takie po internecie różne, że ta królowa, ta, że się zmienia, to wszystko jaszczury są, że... Kto się zmienia? Jaka królowa? Nie mówię z jakiego państwa, ale no, mówię o królewskiej rodzinie. Niewiele królowych jest na tej ziemi, więc można się domyślić. Nawet on powiedział teraz. Ale nie powiem teraz, nie mogę. Zapamiętaj. Nie, bo on taki jest wesołek i on powiedział coś bardzo wesołego, ale nie wiem, czy to publicznie może pójść chyba. No to powiedz, pośmiemy się też, powiedz publicznie. Ona tak wygląda, że się nie musi zmieniać w jaszczura. Aha, no dobrze. To może dlatego takie są niektóre ujęcia. Oj, taki śmieszek z niego jest, widać, że lubi żarty. Ale nie, na poważnie, nie ma takiej możliwości. No jak to? To w science fiction filmy chodzą, ludzie oglądają te pierdoły przez ciemnych, kręcone jakieś tam, latają, skrzydła je metalowe urosły, nożami obcięła komuś głowę. Idźcie dalej do kina, oglądajcie te bzdury i więcej będziecie mieć w głowie potem, że królowa się zamienia w jaszczura w nocy. Ojej. Właśnie. Wyjaśniliśmy znowuż coś. I właściwie bym się spytała jeszcze więcej, ale to chyba nie będzie na oficjalnie do pokazania, bo tam nazwiska muszą paść, a tego nie robię. I to może w drodze powrotnej, może tam poproszę
żebyśmy coś tam wyjaśnili, jeszcze parę rzeczy. A zastanowię się, czy udostępni. Dobrze. Teraz właśnie Joshua. Jest. Teraz prosi, jest prośba też i też ludzie proszą o właśnie te czasy, ile to możemy nazwać czasy ostateczne dla tej cywilizacji, nie czasy ostateczne, całkowicie zmiecienie Ziemi. Teraz tak, planeta Nibiru. Straszą w internecie, to jakaś kometa, to jakaś planeta X Nibiru, czy jak ją to nazwać. To ta córą nazywają siostrą Ziemi? A ja nie wiem. Tak zwane? Ta co ileś tam 26 tysięcy lat, czy ileś tam, mhm. Że zbliża się do Ziemi. No, widzę ją. Mhm. Czy jest prawdą, że uderzy w Ziemię, czy zamiesza? Mhm. Czy jest w innej gestości? Słuchajcie. Tak. Słuchamy. W to, w co chcecie wierzyć, uwierzycie i w tym siedzieć będziecie. Ja powiedziałem raz. I nie pierwszy raz było to powiedziane. W sobie macie odpowiedzi. Ja powiem tyle. Nie po to Stwórca wykreował tą piękną planetę, a ludzie pokierowali, bo mają wolną wolę, w jakim kierunku to poszło. Więc nie po to Stwórca wykreował was, energię zesłał, część jego w ludzkie ciała, żeby doświadczały, żeby teraz planeta Nibiru przyszła i żeby było jedno wielkie zderzenie. Tak? A inna rzecz jest taka, a nawet gdyby się to miało stać, wszystko jest pod kontrolą. Miliony ziemskich lat tego, do tego jeszcze brakuje, a wtedy, na pewno zanim się to wydarzy, Stwórca zrobi tak, żeby tak wielkich kataklizmów jego część, jego dzieci, energię nie odczuwały i do tego czasu ta planeta będzie już albo zupełnie bez życia, albo będzie wysiedlona, jeśli będzie miał powstać jakikolwiek tak wielki kataklizm. A ludzie wymyślać będą, bo są to media. Na tym robi się fizycznie pieniądze. Strach. Trzeba wymyślać strach, trzeba go produkować wielkimi ilościami od samego rana, ludziom wtykać, jak tylko otworzą oczy i wstaną. Trzeba im wtykać po uszy, po pełną głowę strachu, napychać ich jak, nie wiem, słoiki owocami. Trzeba im natykać głowy, tu Nibiru, tutaj strzelają, tam wybuchnie, tu koniec świata, a za miesiąc tutaj meteoryt przyleci i ziemia się rozwali. A tu już nie planuj nic, nie idź na zakupy, bo tam w październiku, w listopadzie wybuchnie wszystko. Było ostatnio przekazane. W czym siedzicie, w co wierzycie, w tym będziecie, ale jak myślicie o tym ze strachem, jak myślicie o tym z trwogą i o tym mówicie, wy to piętnujecie, wy to cały czas to rośnie, a ciemni się cieszą, wy to kreujecie. Mhm. Telewizory, radio, kino, te wszystkie filmy, te produkcje, które teraz wychodzą, zastanówcie się, co wy oglądacie i w czym wy jesteście. Tak. Wy idziecie do kina, płacicie ziemskie pieniądze, kupujecie ten bilet, siadacie na ciemnej sali. Idą na zaprogramowanie. Co wy oglądacie? Wy się programujecie, wy oglądacie strzelaniny, krew, pistolety, science fiction, roboty, ucinania, krojenia, morderstwa, wojny, wysadzanie statków kosmicznych. Jaki jest w tym przekaz? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Kto chce, bo ma wolną wolę, jest daleko od tego. I wy wiecie, o kim teraz jest mowa, bo wy to czujecie. Komu jest to obrzydliwe i kto jest z daleka od tego.
I ten dostąpi, i ten przejdzie, a reszta niech siedzi w tym, w czym siedzi. Może kiedyś brama otwarta, proszę bardzo, jeśli będą chcieli przejść na inny poziom, wszystko jest otwarte i będzie się Stwórca na to cieszył. I my też. I wy też. Dobrze. To dziękuję pięknie za te przekazy. Wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że było pomocne. Jak tylko będziecie potrzebować, ja znowu przyjdę. Ja jestem cały czas. Dziękuję, Tobie, Jeszu. Wiem o tym. Biorę teraz Patryka i wrócimy już z tej planety. Dobrze. To mówię, do zobaczenia cywilizacji. Tam. Macha, śmieje się ten kapitan, mówi tak, do zobaczenia. A my cały czas, ja tutaj kieruję i wysyłam statki na Ziemię, więc dobrze powiedziałaś, do zobaczenia, bo znowu tam może wieczorem, któregoś wieczoru uśmiechniemy się i puścimy oczko. Dobrze. Już lecimy. Z powrotem. Już jestem w tym miejscu, gdzie byłem na początku, za tymi wysokimi drzwiami, gdzie Joshua mnie odebrał. Już jesteśmy na tym samym miejscu, gdzie była rozmowa. Tak szybko to... I Wezius jest? Wszyscy są? Jest Wezius, jest Arię, jest taka fajna łąka z kwiatami, jest przyroda pokazana. Ojej, jak to jest fajne. Żebyś się zachłysnął tą piękną naturę. Takie złote światło i wiaterek taki lekki, tak przyjemny. O, jak mi dobrze. Dobrze. Joshua mnie trzyma, tak jakby stoi z tyłu mnie i trzyma za ramiona, tak mnie oblewa tą energią, tak mnie otulił. Wezius, mogę Ci zadać parę pytań? Oczywiście. Dobrze. Na ten moment dla widzów kończę. Później się zastanowię, czy będzie to pokazane. Także niech dalej się nagrywa, ale zastanowimy się. Dobrze.